Witam wszystkich ponownie na moim kanale. Chciałbym dzisiaj pokazać moje działki zimową porą. Jak widać, spadł śnieg i dalej sypie. Pogoda uniemożliwia prace budowlane, ale wykonujemy prace porządkowe. Tutaj na tej działce zostały powyrywane drzewa, gałęzie. Już je pousuwałem, piłą pociąłem. Będę się brał za chwilę za rozbiórkę tutaj dalszej części tego budynku. Strop poleci na dół. Zobaczymy, może cegłę zaczniemy rozbierać już. Pokażę, jak to wygląda jeszcze na tamtej działce. Zima ma swój urok. Przeszkadza, bo przeszkadza w lasach budowlanych, ale tego nie unikniemy. Tak jest skonstruowany świat, zima też musi być. Ja z tego powodu wielkiego problemu nie mam. Zimową porą można więcej odpocząć. Dla mnie na dzień dzisiejszy ta pogoda aż tak nie przeszkadza w ogóle do pracy tutaj. Jest plus 1 czy 2 stopnie. Śnieżek pruszy. Człowiek dostał w dupę, jak to się mówi, za młodego. Został zahartowany. Jest z dzieci z okresów końcówki PRL-u. Więc każdy wie, jak to było. Trzeba było pracować bez względu na pogodę. Też człowiek w takiej pogody za dziecko to też latał w śniegu cały dzień, przemoczony, zahartowany, nic mu nie było. I tak do dzisiaj jest ze mną. Taki mamy to krajobraz. Najgorzej jest właśnie, jak ktoś nie wykonuje prac na zewnątrz. No i musi wykonać, powiedzmy. Ciągle jest nauczony w cieple, siedzi, pracuje w cieple, później wyjdzie raz, dwa razy, popracuje, spoci się na dworze, przewieje go, no i zapalenie płuc lub oskrzeli gotowe. No jeżeli człowiek przebywa na łonie natury, to jest odporny na to. Pokażę. O, jak widać, ściany fundamentowe skończone, łuczki, wszystko jest na cztery wymurowane. Chciałbym to jeszcze zaizolować, ale wiadomo, pogoda uniemożliwia to. Pady śniegu, deszczu, nie ma takiej możliwości. Tutaj jeszcze se dwa dni temu zalałem, też była dodatnia temperatura, jeszcze opadów nie było. Jeden czpień przysypałem, że czasami w nocy spada do minus 1-2 stopni. Zasypałem trociną, żeby ta wierzchnia warstwa nie przemarzła. Tutaj mam jeszcze jeden czpień do zalania. Jeżeli przestanie padać, bo mają być dodatnie temperatury przez około 3-4 dni. Przestanie padać, posprzątam to tutaj wodą, spuczę i zaleję jeszcze jeden ten czpień. No i będę przygotowany do dalszych prac. Tam syn jeden dzień pomalował dysprybitem. Przyszły opady deszczu, zaczęło z góry spukiwać. Musiałem to nakryć, żeby w części to uratować. Udało się. Tak to wygląda zimową porą. Będziemy tutaj się nie poślizgnąć. A tanka służy zimą za skład różnych materiałów. Wiadomo, śnieg nawieje pod nią i tak, ale chroni. Schronienie przed deszczem jakieś jest. Teraz trochę pod śnieg, nie wiadomo, jak to będzie widać. O, mamy fajny krajobraz. Ściany fundamentowe, jak widać, gotowe.
zostały tylko do wykonania z przodu słupy pod czpienie, zalać wysokości izolacji, ale to wykonamy jak będzie pozwalała na to pogoda. Dużo opiniami się spotykam ludzi, którzy mówią: co ty robisz, taka pogoda, gdzie ty jedziesz, zwariowałeś. Dla niektórych ludzi to jest problem, dla mnie nie. Pracuję w branży też, w której są cały czas warunki niskiej temperatur, około 5, 6, może 7 stopni. Zajebiste warunki na porę letnią. Nie trzeba się smażyć w tych upałach. Tutaj widać, obkopane mam, żeby wykonać izolacje termiczne. Tutaj mamy nasze czpienie. Stopy zalane już wiosną i sobie to czeka na odpowiednią chwilę. Trochę się pozasypywało ziemią po brzegach, ale w środku będzie tylko czpień 40x25 zalewany. Nie ma problemu, da się to wykonać. No i tak przez zeszłoroczne warunki, czyli upały, chcę trochę do tyłu. Plan był, że będę w tym momencie miał zasyp zrobiony, przez zimę będzie sobie to zalewało się naturalnie, będzie siadało. Nie jest to wykonane, więc do wiosny lub wczesną wiosną, mam nadzieję, że to wykonam, i będziemy czekać z płytą do przyszłej jesieni albo kolejnej wiosny, żeby to sobie fajnie siadło. Też będę pomagał, będę zalewał po prostu wodą z sieci wodociągowej, ubijał w miarę możliwości. Nie będzie przeszkadzać mi do wznoszenia ścian. Będę miał zasyp do połowy ostatniego bloczka. Zasyp będę miał wykonany na wysokość 2 metrów. Spokojnie będę mógł murować. Nawet jeżeli dobrze zasyp wykonam równo już pod płytę, to nawet będę mógł sobie jeździć rusztowaniem na kółkach i będziemy wznosić ściany aż do stropu. Podejrzewam, że tak to wyjdzie, że ściany, jeżeli będę zalewał płytę, już będę miał gotowe ściany do stropu. Po prostu pompa sięgnie sobie przez ściany do środka, będziemy zalewać płytę. Są też takie przypadki, które słyszałem, czytałem na przykład na forum budowlanym na Facebooku. Ktoś zadaje pytanie: jak zalać płytę, a już ma dach wykonany, nie? To jest dopiero jazda. Wtedy co pozostaje? No, lać oknami. Ale to już jest utrudniona sprawa. Większość budów się ciężkim sprzętem ubija, zalewa płytę i później się wznosi ściany. Ale ja nie chcę tutaj ciężkim sprzętem szaleć, jak to się mówi. Wykonamy to naturalnie. Została skończona najcięższa praca tutaj na tej budowie. No, zaczyna sypać coraz bardziej. Czyli zostały wykonane najcięższa praca z tego powodu, że bloczki betonowe są ciężkie i wiadomo, praca w ziemi też jest brudna, nie należy do najprzyjemniejszych. Jeszcze w moim systemie było to dodatkowo utrudnione, ale jak to się mówi, dałem radę. Tutaj niedaleko też budowa jedna jest prowadzona. Ojciec budowlaniec buduje synowi. Jak widział u mnie zalane ławy fundamentowe poniżej gruntu, mówi: czemuś tego nie zalał równo? Jak ty teraz będziesz tam murował?
Jak widać, da się. Da się to zrobić. Oszczędność szalunków, oszczędność na wymianie gruntu całkowitej. Tutaj jest teren zabudowy 270 bodajże metrów kwadratowych, więc koszty by były tutaj kolosalne. Wyrzucenie gruntu, nawiezienie kolejnego gruntu. Tak mam 30 cm już praktycznie tutaj gruntu, który został, którym sobie poradzę. Nie będzie na pewno to siadać. Zrobię to odpowiednio. Mają ludzie problemy, że siada. No jeżeli budowa ma być wykonana w ciągu roku pod klucz, to wiadomo, że trzeba wyrzucić. Bo jeżeli ktoś zostawi humus, na to szybko zasypie, ubyje powierzchniowo, niż tam przegniją te związki organiczne, no to usiądzie normalne. Jeżeli budowa jest prowadzona przez, powiedzmy, 5 lat, to spokojnie sobie usiądzie wtedy, kiedy ma. Oczywiście płyta też swój ciężar da, jeżeli po zalaniu płyty gdzieś mi to na całości milimetr czy dwa usiądzie, też nie robi żadnego problemu. Wiadomo, później pójdzie izolacja termiczna, właściwa posadzka. Więc od zalania płyty do wykonania posadzek to też minie może rok czy dwa. Więc wszystko w swoim czasie. Co, nie będę dalej truł. To wygląda na porę zimową. Miarkę bym schował, jeszcze nie chowałem, bo muszę wykonać jeszcze ten czpień. Może się uda dzisiaj, przestanie padać, no, w miarę warunki do pracy z betonem. Przyjść deszcz, może deszcz mi tam też wypuczę pod ten czpień. Tak to wygląda działeczka. Zaraz ładniej, czyściej śnieg przykrył. Fajnie wyglądają teraz te, pokażę bliżej. Te ściany fundamentowe, takie ośnieżone, biało-czarne, dzisiejsza kolorystyka, dzisiejsze modne kolory, biel i czerń. To do usłyszenia, do następnego filmu. Narka.